Dobry wieczór, dobry wieczór wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Ewangelia Mateusza, 22, rozdział 14, werset. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. To jeden z najbardziej intrygujących, a jednocześnie bardzo głęboki fragment Nowego Testamentu. Wypowiedź pana Jezusa, ta konkretna wypowiedź pana Jezusa, pojawia się na zakończeniu przypowieści o uczcie weselnej, w której to król zaprasza gości na wesele swojego syna. Historia ta mówi o Bożym Królestwie, które Jezus przyrównuje do uczty, na którą zaproszeni zostali ludzie z różnych środowisk i narodów przypowieści, niektórzy z zaproszonych uczniów nie przybyli na ucztę, ponieważ byli zajęci swoimi codziennymi sprawami, a niektórzy nawet źle potraktowali, pobili sługi króla. W rezultacie tego wszystkiego król polecił, aby jego słudzy poszli na ulicę i zaprosili każdego, każdego, kogo napotkają, dobrego i złego, godnego i niegodnego, co oczywiście symbolizuje łaskę Bożego upamiętania. Jednak nawet wśród tych zaproszonych, tych, którzy otrzymali tą łaskę upamiętania, znalazł się ktoś, kto nie miał odpowiedniej szaty weselnej. Nie przebrał się w szatę weselną, inaczej mówiąc, nie narodził się na nowo. To poskutkowało wyrzuceniem go z tej uczty, a Pan Jezus w tej historii mówi, że taki człowiek trafił do miejsca płaczu i zgrzytania zębami. Powołanie w tej historii oznacza upamiętanie, którego Duch Święty udziela ludziom. To jest zaproszenie, które Bóg kieruje do bardzo wielu ludzi. Powołanie to oczywiście może przybrać różne formy. To może być efekt głoszenia Ewangelii, to może być efekt usłyszenia jakiegoś świadectwa chrześcijańskiego, to może być też wewnętrzne poruszenie serca, które prowadzi człowieka do poszukiwania Bogu. Jakikolwiek to nie jest efekt, to on się zaczyna od tego, że Bóg nas zaprasza do Królestwa Niebieskiego. Wybranie natomiast odnosi się do tych, Którzy nie tylko usłyszeli to powołanie, ale również odpowiedzieli na nie we właściwy sposób. Czyli weszli na drogę Pańską, która mówi upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów Waszych w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar ducha świętego. A więc wybranie odnosi się do tych, którzy dzięki Bogu narodzili się na nowo. Być wybranym to oznacza przyjąć Boże zaproszenie z wiarą z pokorą i z gotowością do przemiany życia zgodnie z jego wolą. Pan Jezus podkreśla, że chodzi wiele osób może być powołanych, to nie wszyscy odpowiedzą na to powołanie w sposób, który uczyni ich godnymi uczestnictwa w królestwie Bożym. Nie wszyscy narodzą się na nowo. W kontekście teologicznym ta różnica odnosi się do różnicy pomiędzy pojęciem łaski a pojęciem ludzkiej wolnej woli. Powołanie jest łaską Bożą, ofiarowaną za darmo, ale wymaga ono odpowiedzi ze strony człowieka. Nie wystarczy być tylko zaproszonym. Trzeba także odpowiednio przygotować swoje serce i życie, aby być gotowym do wejścia na ucztę weselną, aby być panną z lampą pełną oliwy symbol wiecznego życia w Bożej obecności. Taka postawa, czyli wejście dzięki zaproszeniu przez Boga na Drogę Pańską, kiedy odpowiadamy na nią tak, jak powinniśmy odpowiedzieć, to to skutkuje narodzeniem na nowo. Oczywiście nic nie może się wydarzyć bez Bożego zaproszenia i bez Jego suwerennej woli. W praktyce oznacza to, że chrześcijanie powinni nie tylko słyszeć Boże wezwanie, ale również podjąć konkretną decyzję. By żyć według tego wezwania. Wybór ten wiąże się z codziennym podejmowaniem wysiłku, o którym również ostatnio mówiłem: w naśladowaniu Chrystusa, w miłości do bliźnich, w wierności, w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa oraz w walce z pokusami i grzechem. Dlatego słowa Jezusa, wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, są wezwaniem do refleksji nad naszym własnym życiem duchowym. Pytanie, czy rzeczywiście odpowiadamy na Boże powołanie w sposób, który prowadzi nas ku wybraniu? Czy nasze codzienne decyzje, nasze postawy, działania odzwierciedlają gotowość do uczestnictwa w Bożej uczcie? Pan Jezus przypomina nam, że Boże zaproszenie do Królestwa jest darem łaski, ale odpowiedź na nie wymaga od nas aktywnego i świadomego zaangażowania w życie zgodne z Jego Ewangelią. A to wszystko ze sobą się doskonale paruje. W najbliższą niedzielę w kościele HWE Nowe Narodzenie w Southampton w Wielkiej Brytanii będę nauczał właśnie na, na ten temat. W kolejną środę będę nauczał na ten temat w Nowym Narodzeniu w Tarnowskich Górach. Powiem tam też o Ogrodzie Eden, powiem tam o Ogrodzie Getsemene. powiem tam również o tym, w jaki sposób ta historia miała miejsce w Starym Testamencie, w jaki sposób ta historia ma miejsce w życiu współczesnego Kościoła. Oczywiście to, co powiem, nie spodoba się ani kalwinistom, bo jest tam miejsce na, Bożą, na ludzką decyzję, ani arminianistom, bo jest tam miejsce na suwerenność Bożą. Ale to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma, byśmy się podobali Jezusowi Chrystusowi i mówili tak jak Jego Słowo, nawet jeśli kłóci się to z jakąś teologią. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem Pa.